Cześć, macie. O kurde! Patrz, widzu! Jeszcze to i. Cześć, macie mordeczki, ja jestem Smufek, a w dzisiejszym odcinku, widzu, dodałem paru graczy na moją wyspę, jak wiecie. Albo nie wiecie, jest kilka graczy dodanych na wyspę i dzisiaj dałem im trudny tydzień od dnia dzisiejszego. Dzisiaj jest. Chwileczkę, żeby wam pokazać. Dzisiaj mamy wtorek, 2 sierpnia. Halo, halo, widać? Widać, 2 sierpień, wtorek. Dzisiaj dodałem widzów i mają parę dni mają nas przebudowanie mojej wyspy. Pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę, suba, dzwoneczek dla nich, dla mnie, dla wszystkich. Mordeczko, oglądaj do końca, bo to będzie genialny odcinek. I mają równy, no powiedzmy, że mają czas do końca tygodnia. Wyspa na dzień dzisiejszy wygląda otóż oto tak, jak wy możecie zobaczyć, tu są skiny. Skinów ruszać nie będą. Tak samo torcika czy coś takiego ruszać nie będą. Wyspa wygląda tak, tu mamy torcik, stolik, tu mamy basen, wiecie, w coś w stylu Palion USA. Tu mamy no, stawik, tutaj mamy pierwszy straga na wyspie, który jest tutaj zbudowałem. To była pierwsza budowla na dzień dziecka. Tu mamy jeziorko, tutaj domeczek taki fajny nad jeziorkiem, kasyno moje. Tutaj mamy takie podpisy, tutaj zapomniałem w ogóle, to są jakieś podpisy do Nitoru, ale kompletnie zapomniałem ich tutaj umieszczać, więc można to w sumie usunąć. Tutaj mamy, co mamy? Tutaj mamy, nie wiem co, ale widzicie co mamy. Dobra, no i tutaj widzicie też odcinka, jak widzą, zapłaciłem za zbudowanie takiego domku i takiego wiatraka i tutaj sianko, sam poziom, tak to wygląda. Dalej mamy tutaj domek Nubka, tu mamy ruiny jakiegoś domku, który zbudowałem sam. Tu mamy taki tutaj, o, tego chyba nie widzieliście na odcinku, tu mamy takie pole kempingowe, jak widzicie. Fajnie to wygląda, kilka takich namiocików, ognisko, tutaj belki do siedzenia. Dalej mamy sklep tutaj od Xileksa, tu dalej wygląda to tak. Tu jest taka ścieżka już stworzona. Tutaj jest magazyn nasz wyspowy. Tutaj mamy miejsce na wasze podpisy, jak możecie zobaczyć, ile jest tutaj waszych podpisów. I to jeszcze nie wszystkie, bo pewnie jeszcze widzę, nie zostawiłeś podpisów, więc zostawię, bo została ostatnia ścianka na wasze podpisy. I tu są dwa domki i dałem tutaj widzom parę dni, mają parę dni od dnia dzisiejszego na zbudowanie, przerobienie, dokładnie na przerobienie tej całej wyspy, jak mogliście zobaczyć, jak ta wyspa wygląda. O, tu już jakieś tutaj działa są rozwalane, widzę, że już zaczęli rozwalać, więc bardzo dobrze, ciekawe jak ta wyspa będzie wyglądała za parę dni, a za to weźmie się pewnie Mateusz i Gruszka i pewnie jeszcze inni graczowie, bo na wyspie jest dodane chyba 6 osób. Więc liczę na to, że zrobią coś potężnego na tej wyspie. Ja będę starał się nie wchodzić na wyspę i nie oglądać, mieć pierwszą reakcję z wami, ale no, nie da się uniknąć. Będę musiał wchodzić i nagrywać odcinki wam, więc od dnia dzisiejszego, od 2 sierpnia daję im parę dni, nie wiem, może to będzie 7, może 5, 3, 2, 1, zależy ile im zejdzie, na jakie zmiany i jak mi napiszą, że tu już jest koniec tej budowy. Więc widzu, oglądaj dalej, bo ja to będę widział za tydzień i ty też. Ty to będziesz widział za sekundę, więc no, w sumie nie wiem co powiedzieć. No, przejście! Jakieś 6 dni temu dodałem paru graczy na wyspę, żeby mogli sobie pobudować. Ja nie grałem przez ten czas na serwerze, jak mogliście zobaczyć, była przerwa na kanale, chyba tam dwudniowa czy trzydniowa, nie było filmów. Ale to wszystko jest... To wszystko dlatego było, że będzie dzisiaj tutaj sprawdzanie wyspy tutaj, jak przekształcili mi widzowie ją. Oglądaliście początek, wiecie jak wyglądało, ja jestem po... Jestem po 6 dniach, jest 8 sierpień dzisiaj, widać coś? Halo? No coś tam widać, jest 8 sierpień, ogolony. Wypoczęty tak średnio, ale wchodzę na serwer. Dobra, wchodzimy na serwer ldmc.pl. Zobaczymy jak się moja wyspa zmieniła, nie wchodziłem, wchodzę pierwszy raz od paru dni. Przez to no nie było filmów, co nie, bo wam się nie podobają filmy nie serwerowe, no to... No to nic innego nie będę nagrywał, w takim bądź razie wchodzimy na LGMC, hashtag 1. Zamykam oczy, patrzę w dół, czekajcie, stół. O, czekajcie, tak, uzgodniłem z nimi, że tort zostaje tak jak miał być i tutaj te skiny i to wszystko, więc jak patrząc na stolik się nie zmienił, choć tutaj se ktoś tron zrobił, F-ka, to nie fajnie. Dobra, idziemy dalej, torcik jest jak był, skiny są bez zmian. Dobra, skiny jak były to tak zostały, czekajcie, tu jest, o, aż mi zlagowało. Dobra, pierwsza zmiana to jest kasyno Smówka. Widzę, że tutaj chyba Słodziak coś mi pisał, że on przemienia teraz kasyno, więc przemienił w idealny sposób. Ej, teraz to meczuję, teraz fajnie to wygląda. Ej, szczerze, teraz mi się to kasyno podoba, więc możemy je uruchomić na nowo. Dalej mamy tutaj skiny, to tutaj tego nie zniszczyli, a mogli w sumie. Tutaj coś mamy, tu mamy jakieś diaksy i witaj, dobra, to jest czyjś ten warpik. Jeziorko się nie zmieniło, tutaj się to też nie zmieniło. Dobra, sklep jak był to tak został, tutaj mamy dalej to obozowisko. Patrząc dalej, dobra, dobra, tu mamy fontannę i targowisko, dobra, targowisko i fontanna, no dają.
Oddaję. Trochę do tej fontanny bym dodał jakiegoś drewna, zwłaszcza, że tutaj mamy te wszystkie połączenia drewno, kobl i takie duperale i tu mamy... To albo chociaż zamiast stona bym dał tutaj może kobla, nie wiem, żeby jakoś to tak wyróżnić. Dobra, mamy targowisko, to jest bez zmian. Stoniara bez zmian, tutaj jest coś budowany, chyba smog jakiś, ale nie wiem. Smog w budowie, Mateusik, to... Z głowy go buduje. Dobra, coś tam było napisane. Chcę przeczytaliście może. Dobra, patrzymy. Wow. Wow, ej, oddaję to. Tutaj mostek zrobił, też Słodziak z tego co wiem, bo mi Słodziak też pisał, że przerobił. Dobra, ale nie, szczerze. Chciałem to zrobić, ale mi się nie chciało. Ale widzę, że się Słodziak za to wziął i oddaję, ładnie to bardzo wygląda. Bardzo ładnie to wygląda, jak możecie zauważyć, są ścieżki na wyspie zrobione. I w sumie mamy tutaj tabliczki, co nie? Magazyn, tu jest magazyn i widzę, że też ktoś przerobił prawdopodobnie. Prawdopodobnie właśnie Słodziak prawdopodobnie przerobił, bo jak przerabiał chyba kasyno, to też to przerobił, ale ładnie to wygląda teraz. Podłoga jeszcze do wymiany jest, bo tak średnio pasuje, ale nie no, ładnie. Podpisy. Ej no, ej. Co jest? Oh shit. Ale to wygląda, może z zewnątrz nie wygląda to tak 10 na 10, ale wygląda taki 7,5 na 10, ale środek, środek oddaję. Ej, nie no, ej, możecie zostawić swój podpisik tutaj wrzucić, co nie? Ej, nie no, ej, szczerze? Bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba. Ale nie no, fajna ta hala podpisów jest. Dobra, idąc dalej, to tu mamy, to my tu mamy ekspiareczki. Dobra, czy w ekspiarkach coś się pozmieniało? Zaraz sprawdzimy. Tu jest jakaś dziura, ale dobra, tutaj mamy, że coś się stoi, aha, i tam na dół się schodzi, dobra. Tam są totemy chyba na dole. Tu mamy golem miarę. Okej. Tu jest dalej bez zmian. Idąc dalej, tutaj też bez zmian, tu, o, jeju, spadłem na dół, co tu jest? Aha, dobra, przemienili, dali gdzieś indziej spawner czurkerów, dobra. No bo jak było wyżej, to przeszkadzały, bo się rozpiły też na wyspie i denerwowały, a tak jak są niżej, to jest spoko. Dobra, fajnie. Dobra, wychodzimy tutaj z ekspiareczek i co mamy dalej? Idąc ścieżką, mamy skrzynkę, która jest do wywalenia. Gruszka, dobra. Bitet, czyli że ktoś, kogoś tu jest warpik jeszcze. Dobra, to mamy domek, kolejny domek i tu jest domek od Ksileksa, Ksileks wybudował i bardzo ładny. Nie wiem, czy on już był, czy nie, ale chyba jest nowy. Nie wiem, nie pamiętam już. Dobra, tu mamy kolejny domek, też bardzo ładny. Od kogo? O, też od Ksileksa, nie? No, Ksileks się postarał tutaj. Ej, nie no, oddaję. Oddaję ten domek, oddaję. Dobra, tu mamy kolejny domek i ten domek też jest od Ksileksa. Kto by się spodziewał, ale nie no, Ksileks ma tutaj... Potrafi budować, jeny, no. Dobra, tu mamy kolejny domeczek jakiś fajny. Ej, nie, ej. Wow. Te wejście takie tutaj jest od gruszka. Bardzo ładny domek, bardzo ładny. Też mi się podoba. Ej, szczerze? Doszło dużo rzeczy. Tutaj co? Tutaj chyba było jakieś drzewo, ale widzę, że było. Ej, komuś się nie spodobało. Ale nie, ej. Szczerze? Spodziewałem się, że będzie więcej zmian, bo zapowiadali, że tu będzie taki zmiany zrobią. A postawili tylko 4 domki i targ zrobili i przebudowali, więc spodziewałem się, że będzie więcej. Ale no cóż, no. Myślałem, że więcej zrobimy, szczerze? Spodziewałem się czegoś wow na tej wyspie, że będzie, jest wow, ale się spodziewałem czegoś takiego wow. Ale jest wow, to nie? Więc jest spoko, oddaję, no zrobili więcej niż ja przez ten tydzień. Przez te 6 dni chyba, nie pamiętam dokładnie, którego nagrywałem poprzednią część. Ale nie, wyspa oddaję, szczerze, podoba mi się coraz bardziej ta wyspa. Jest szansa na to, że będzie jeszcze większa i ładniejsza, nie no, ale popatrzcie sami to, jak to wygląda. Syk. Ja cię kręcę, jeszcze na dole są ten. Jeszcze na dole są diaksy, widzę, że tutaj wykładali. Wykładali? Chyba wykładali, nie mam pojęcia, czy wykładali. Bo... Nie wiem. Co to jest? Aha, dobra, to jest to, dobra, nieważne. Nie no, wyspa prezentuje się tak. Mam nadzieję, że wam się teraz podoba. Możecie ocenić wyspę od skali od 1 do 10. I jestem ciekawy, jak ocenicie wyspę, bo według mnie wyspa oddaje coraz bardziej. Jeszcze to jest, można posadzić jakieś drzewka, trawkę dodać, nie? I będzie lepiej.
ale na ten moment wydaje mi się, że jest pięknie, a wy możecie mordeczki mi tutaj opowiedzieć, znaczy opowiedzieć co się działo na serwerze, jak mnie nie było. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I dziękuję za obejrzenie odcinka, widzimy się już jutro o godzinie 16:00. Pa, pa!